No, no to tak, to zdecydowanie możemy mówić o zawodach, bo się jeszcze przed chwilą zastanawialiśmy. Czy to dyscyplina sportowa, już wiemy, że... To tak. Chyba szczupak jest, tak? Czy nie? Jak dobrze. Najbardziej to są statuetki, 2 z 5 za największe ryby złowione na najbliższych zawodach właśnie na Zalewie Zębożyckim. Szczupak i okoń. Jaką największą rybę, jakiego szczupaka największego udało się? Ile ważył? A my nie patrzymy na wagę, my patrzymy na centymetry. W moim przypadku to jest 105 centymetrów, ale myślę, że tutaj koledzy parę centymetrów więcej mnie przeganiają w tym momencie. Tak? Można. To jest moment, żeby się pochwalić. To nasi widzowie czekają. No troszeczkę większe, jak to te centymetry w życiu mają znaczenie, więc 115. 113. No to rzeczywiście to są ogromne ryby. I to na zawodach. No tak, tak, w to wierzymy. Szanowni Państwo, naszymi gośćmi, tymi właśnie łowcami, można powiedzieć, tych wyjątkowych ryb jest pan Krzysztof Pyra, Hubert Sałek i Michał Przystupa. Witamy Was. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z tym, że przez całą dobę, już niedługo nad Zalewem Zębożyckim właśnie, tak, zawody, całą dobę. Zgadza się, to jest... Cierpliwość ćwiczymy wtedy też, prawda? 24-godzinny maraton wędkarski od godziny 12 w sobotę do godziny 12 w niedzielę. Non-stop łowimy 5 gatunków ryb, z tego względu, że różne gatunki żerują w różnych porach, więc wszyscy będą mieli szansę wykazać się i postarać złowić się jedną ze wskazanych ryb. W przypadku, tak jak tutaj Państwo widzicie, szczupaka i okania będą to 3 ryby, a suma 1 sztuka. 24 godziny. Czy to się nie znudzi? No myślę, że ja na przykład z racji tego, że prowadzę imprezę, ja już zazdroszczę zawodnikom. 24 godziny na wodzie, na zawodach, łowiąc drapieżniki, na spinning, no coś rewelacyjnego. Myślę, że no, jeśli komuś by się miało to znudzić, albo by nie czuł się na siłach, to by po prostu by się nie zapisywali. Tak? To nie jest no dla nich. Natomiast spinning pan powiedział od razu, to od razu zatrzymajmy się chwilę. Co to jest ten spinning? Jaka to jest metoda łowienia ryb? To jest tylko łowienie ryb drapieżnych. Oczywiście tylko drapieżnych. W dzisiejszych czasach już i są łowione płocie, leszcze na sztuczne przynęty. Łowimy tylko sztuczną przynętą. Aha. Bardzo aktywnie rzucamy, zwijamy tą przynętę, nadajemy jej animację. Natomiast, aha, to tak. Właśnie taka animacja nadana tym jest takim lepszym wabikiem na drapieżne ryby, tak? No, czasami trzeba bardziej zabawić się tą przynętą, a czasami dać jej po prostu swobodnie pracować. Tyle, to już jest. Tu w wędkarstwie właśnie a propos nudy i tego, że 24 godziny to długo, to też jest tak, że nie zawsze dany sposób działa i trzeba próbować różnych sposobów prowadzenia przynęty, tak jak Hubert powiedział. Stąd ten czas pomoże zawodnikom, żeby dopasować metodę do aktualnych warunków i tego, co te ryby potrzebują danego dnia. I poza tym mają czas, żeby obmyśleć dobrą taktykę. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, różne ryby żerują o różnych porach, więc trzeba bardzo dobrze przemyśleć tą taktykę, żeby złowić jak największą ilość ryb. Komplet to jest 13 sztuk. Dla tych osób, które złowią 13 sztuk, będzie coś wyjątkowego. A tutaj wspominaliście, że czy to jest nudne. No właśnie. Tak, zastanawiamy się nad tym czasami. Tutaj jesteśmy, żeby to przełamać, żeby pokazać wszystkim, właśnie że to wędkarstwo nie jest nudne. Wszystko no właśnie, zależy od nas, od naszych możliwości, od naszej wyobraźni. Można nie tylko łowić na Zalewie Zębożyckim. Możemy jechać gdzieś w Polsce, do Europy, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych nawet. No wszędzie. Wędkarstwo jest... No nie ma granic po prostu, tak? Jest to generalnie wyjątkowo ciekawy sport. Można się naprawdę w nim fajnie realizować. Przy okazji można troszkę zwiedzić, podróżować, także to jest jedna z ciekawszych rzeczy w życiu, która może się zdarzyć. No tak, myślę, że każdy z nas wielokrotnie gdzieś tam wokół zalewu, na przykład na rowerze jeżdżąc, widzi tych wędkarzy. To jest oczywiście inna sprawa, ale mnie zawsze tak ciekawiło to, że wędkarz ma właściwie władzę nad tą rybą. Może ją uwolnić, a może jej nie uwolnić, prawda? To też jest pewien taki aspekt tego wędkarstwa, taka decyzja, nie, nad tym. Dokładnie tak jak pan wspomina, dzisiaj wędkarstwo jest już nowoczesnym sportem i coraz więcej osób traktuje to właśnie jako sport, a nie jako źródło pozyskania pożywienia, no jak to było kiedyś. Tak jak kiedyś to było. Także bardzo promowana i propagowana jest metoda złów i wypuść, czyli łowimy te ryby. Tak samo jest na naszych zawodach. Każda ryba złowiona podczas zawodów wraca z powrotem do wody. Od zawodników wymagamy nagrania filmu, jak ta ryba odpływa od łódki. Mają na to też określony czas. Jeżeli ta ryba, nie daj Boże, by coś by jej się stało, że nie jest w stanie, wtedy nie jest zaliczana do punktacji. Z racji tego, że ta metoda złów i wypuść to jest to, co nam przyświeca i tak chcemy łowić. Powstają też łowiska w Polsce takie i na świecie, gdzie można łowić tylko w ten sposób ryby.
dbamy o ten rybostan w wodzie i chodzi też o to, żeby następne pokolenia miały co robić, żeby nie było tak, że za 20 lat ktoś przyjedzie nad wodę i nie ma ryb. Będzie tylko woda. Fajnie, fajnie, fajna inicjatywa, prawda? Bardzo, no zwłaszcza tak. Podoba mi się to wpuść i wypuść. To złap i wypuść, tak? Wpuść i wypuść. Chyba trzeba jeszcze zapytać, czy ktoś jeszcze może się zapisać. Tak, już musimy kończyć, bo zaraz panorama lubelska, ale króciutko tak. Właśnie powiedzmy, czy nasi widzowie mogą dołączyć. No nie, znaczy widzowie jako kibice jak najbardziej tak. Zapraszamy do naszej wioski wędkarskiej, gdzie mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, i dla dzieci. Chociażby jeżeli ktoś chce się zmierzyć z tuńczykiem wirtualnym na brzegu, będzie bardzo fajny symulator z ogromnym ekranem, wędki do tego i będzie można spróbować swoich sił. Dzieci będą miały atrakcje w postaci dmuchańców, będą mogły popływać skuterami wodnymi, oczywiście z dorosłymi, motorówką i tak dalej, także atrakcji będzie sporo. Niestety, jeżeli chodzi o zawodników, to miejsc nie ma, ponieważ one zostały rozeszły się dosłownie w kilkanaście minut po ogłoszeniu startu. I super, także to też obala nam ten mit, że to jest cudne, no, że być może małe zainteresowanie, jak się okazuje, zainteresowanie jest ogromne. Ogromne. Trzymamy za was kciuki za te 24 godziny. Zachęcamy państwa do tego, żeby popatrzeć. No i zapraszamy już na panoramę lubelską już w pół do 9.